Otwieramy nabór, planuję dwie klasy sportowe o profilu piłka nożna w zasadniczej szkole zawodowej. Jesteśmy po rozmowach z klubem, ze Spartą Brodnica i chcemy po prostu wyłapać tych chłopców z całego terenu powiatu, jak również spoza powiatu i najlepszy narybek przekazać do Sparty, żeby po prostu tam dalej rozwijali swoje możliwości. Klasy sportowe oprócz normalnej nauki będą miały zwiększoną liczbę godzin wychowania fizycznego. Wykorzystamy tutaj zasoby, które posiadamy, nam się rozszerzyły, czyli hala sportowa na ulicy Karbowskiej, jak również treningi będą prowadzone w klubie. No zobaczymy, jaki będzie odzew. Przy dużej liczbie osób chętnych będziemy prowadzili weryfikację. Oprócz tego hitem stało się w ubiegłym roku szkolnym technikum logistyczne o kierunku mundurowym. Na trzy pierwsze klasy technikum logistycznego, dwie są klasami mundurowymi. Będziemy dalej to kontynuowali. Zajęcia rozszerzone są z przedmiotów i teoretycznych, jak również z musztry i zajęcia odbywają się w tej chwili z samoobrony. Osoby, które chciałyby poznać szczegółowo naszą ofertę, zapraszam na ulicę Mazurską 28. W tym czasie odbędą się drzwi otwarte. Wszystkie typy szkół, to jest 13 kierunków szkół technikalnych, jak również branżowa szkoła zawodowa będzie się wystawiała na ulicy Mazurskiej 28. Imprezą towarzyszącą będzie ogólnopolski konkurs fryzjerski, który będzie miał miejsce również na ulicy Mazurskiej. Oprócz tego będą pokazy musztry, pokazy samoobrony i pokazy sprawności piłkarskiej naszych uczniów, którzy trenują w Sparcie.